Pierwszym i najważniejszym będzie to, że studenci z naboru na rok 2015 będą mogli uzyskać tytuł magistra na miejscu, bez konieczności zaliczania ostatnich semestrów we Wrocławiu. Dyrektor zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, Maciej Pawłowski, czekał na to od 30 lat. To jest bardzo długi proces i powiedziałbym bardzo trudny. To jest proces, który zależy nie tylko od nas, ale i od, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, od woli środowiska akademickiego naszej uczelni. Zmiany, jakie zaszły, są bardzo istotne z punktu widzenia obecnych i przyszłych studentów. Wszystkie formy organizacyjne, które nie są wydziałami, są, trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, formami nietrwałymi. Natomiast wydział to jest forma statutowa, to znaczy, że Politechnika tutaj zdecydowała się na to, że chce mieć pozycję ugruntowaną na wiele, wiele lat. Dodatkowo władze uczelni chcą w najbliższej przyszłości poszerzyć zakres kierunków, na których prowadzone będzie kształcenie, o takie specjalizacje, jakie są poszukiwane na lokalnym rynku pracy.